Witam w kolejnym odcinku, gdzie budujemy sobie stronę na WordPressie od zera, a przy okazji uzasadniamy sobie, dlaczego podjęliśmy takie, a nie inne decyzje, na przykład takie kolory, takie logo, taka nazwa itd. itd. W dzisiejszym odcinku utworzymy sobie nagłówek. Przypomnę, że wszystkie elementy potrzebne do nagłówka mamy już zaplanowane, takie jak nazwa strony, logo. Menu i specjalny przycisk akcji. To wszystko zrobiliśmy w poprzednim odcinku, który można znaleźć na tej playlistie. A teraz zobaczymy, jak już te elementy technicznie dodać do WordPressa. A więc zaczynamy. Tak wygląda strona, którą tworzymy na tym etapie, którym jesteśmy. To jest strona główna, i widzimy, że na niej wyświetlane są tak zwane ostatnie wpisy z bloga, a my tego nie chcemy. My do tej pory pracowaliśmy dużo nad stroną, którą nazwaliśmy sobie co prawda strona główna, ale jeszcze brakuje nam jednego kroku, żeby powiedzieć WordPressowi wejść tą właśnie o tą stronę, a nie inną i wyświetl ją jako pierwszą, kiedy użytkownicy zaczną odwiedzać naszą stronę. Więc musimy sobie to teraz przypiąć jako stronę główną, tą naszą stronę i zrobimy to w tak zwanej sekcji dostosuj, podobnie Tutaj będziemy konfigurować całą resztę naszego nagłówka. A zatem klikamy w dostosuj, idziemy na sam dół do ustawień strony głównej. I tutaj w opcji drugiej wybieramy stronę spośród istniejących, która ma się pojawić jako strona główna. U nas ta strona też się nazywa strona główna, ale równie dobrze mogliśmy ją nazwać inaczej, na przykład homepage czy najważniejsza strona, cokolwiek. Teraz zajmiemy się ustawieniem nagłówka. Przypomnę, że jest to ta górna część witryny, w której widzimy logo, tytuł strony i menu. Ja w tym projekcie używam motywu Astra, darmowego, najpopularniejszy i najfajniejszy motyw WordPressa, i w tym motywie Astra nagłówek definiujemy w tym miejscu. Jest to sekcja, która się nazywa Header Builder, czyli takie tworzenie nagłówka. I zatrzymajmy się tutaj na chwilkę. I ta sekcja pozwala nam tutaj w tym motywie Astra utworzyć nagłówek składający się z kilku warstw, takich poziomów. Pierwsza, druga, trzecia. My w naszym projekcie mamy prosty nagłówek, taki jednowarstwowy. Po lewej stronie będzie logo i tytuł witryny, a po prawej menu. Natomiast jak ktoś ma jakiś inny pomysł na wygląd tego nagłówka, na przykład chciałby, żeby to menu pojawiło się zaraz za logo albo wyświetlić dwa rodzaje menu, jedno troszeczkę tutaj wyżej. Nic nie stoi na przeszkodzie. Możemy sobie albo przeciągać dowolnie te elementy, albo klikając plusikiem dodawać kolejne. A więc tak, ten element, który się nazywa primary menu, to nie jest jeszcze menu. To jest tylko taki obszar do którego podepniemy nasze menu po tym, jak już je stworzymy. A więc teraz idziemy do innej sekcji, tam gdzie faktycznie tworzymy menu. Jest to tutaj ta sekcja o nazwie menu. Tworzymy nowe menu, nadajemy mu nazwę, nazwijmy je sobie menu główne i w tym miejscu tutaj podpinamy właśnie to menu, które tu będziemy tworzyć. Pod ten obszar, żeby się wyświetliło po prawej stronie, tam w budowie nagłówka. To menu na razie jest puste, dlatego tutaj w prawym górnym rogu pokazuje nam się pusty obszar, i teraz dodamy sobie do niego elementy, czyli po prostu listę podstron. Ale my tych podstron jeszcze nie mamy. I tutaj, w momencie, kiedy tworzymy to menu z tego poziomu, kiedy będziemy tworzyć kolejne elementy menu, to tak naprawdę WordPress tworzy nam te strony. Więc tak, klikamy dodaj element i podajemy nazwę podstrony, którą chcemy dodać do menu. Pierwsza strona to będzie agenda i w tym momencie WordPress nam w tle tworzy też tą stronę. I podobnie robimy do wszystkich innych podstron, które sobie zaplanowaliśmy. U nas to jest sekcja FAQ, czyli Frequently Asked Questions, terminy, następnie co tam sobie zaplanowaliśmy, zapisy i strona do kontaktu. I teraz, jak sobie ten panelik zamkniemy, widzimy już, że nasze podstrony pojawiły się w prawym górnym rogu, tworząc eleganckie menu. Dla przypomnienia z poprzedniego odcinka, my sobie zaplanowaliśmy, że do naszego nagłówka dodamy jeszcze taki wyróżniony przycisk, który będzie zwracał uwagę, że chcemy zapraszać do zapisów na ten kurs, który ta strona promuje. Więc wracamy teraz do tworzenia naszego nagłówka i tutaj obok menu dodamy sobie kolejny elemencik, będzie to przycisk. I pod niego podepniemy stronę zapisów i po prostu w ten sposób ją wyróżnimy. Klikamy plusik, wybieramy sobie element button, czyli przycisk, pojawił nam się elegancki button, i teraz zmienimy sobie tekst na taki, na którym nam zależy, czyli zapisz się w naszym przypadku, i musimy podlinkować stronę, do której ten przycisk ma prowadzić. I teraz teoretycznie moglibyśmy tutaj sobie podebrać ten link tej strony zapisy, bo to jest właśnie link do tej strony. Tylko, że jak sobie teraz podej, podej, yy, skopiujemy ten link, który nam się kryje, to jest taka trochę pułapka, dlatego że my jesteśmy jeszcze w tak zwanym trybie preview, jak teraz tworzymy to menu i to nie jest ten właściwy link. Widzimy tutaj takie właśnie preview, wiemy, że to nie ten link. Dlatego najpierw opublikujemy sobie te zmiany, które do tej pory wprowadziliśmy, wejdziemy sobie, odwiedzimy sobie tą stronę normalnie na frontendzie i dopiero tam skopiujemy ten link. Ja tu sobie otworzę tą stronę w osobnej zakładce, to jest nasza strona główna. O, i teraz kopiujemy ten link, wracamy do naszego przycisku i wklejamy. Pełny adres URL tej podstrony. Mamy już menu z przyciskiem akcji. Teraz zajmiemy się lewą częścią, czyli tytułem witryny i logo. Wchodzimy tutaj w tę część Site Title and Logo, i tutaj w tym okienku wprowadzamy tytuł witryny. Jest to nazwa naszej strony, u nas to webografia. W poprzednim odcinku było o tym, jak tą nazwę tworzyliśmy. I teraz tutaj motyw Astra umożliwia nam pod tytułem strony wyświetlić również tak zwany tagline. Ja go zachęcam do wyświetlenia tego tagline'u. To jest po prostu taki dodatkowy opis, dlatego że w momencie jak ktoś wchodzi na naszą stronę, od razu ten tagline ułatwi zrozumienie, o czym jest ta witryna. I tu w momencie jak ja to włączyłam, pojawia nam się jakiś tam losowy tytuł, który został nadany w momencie, kiedy instalowałam tego WordPressa, a my sobie go zmienimy na taki, który nam pomoże zrozumieć, co ta strona w ogóle oferuje, w tak, takim telegraficznym skrócie. I teraz w naszym przypadku ta fikcyjna firma, którą tworzymy o nazwie Webografia zajmuje się, ma takie plany, żeby oferować kursy www, ale takie specyficzne, takie można powiedzieć ekspresowe, więc Tutaj taką nazwę opisową proponuję dla tej strony: kursy www. dla zabieganych. Więc po prostu teraz klikamy w ten slogan i wpisujemy sobie nazwę, którą, opis, właściwie opis, który ustaliliśmy. Nazwa wraz z opisem już nam się wyświetla. Teraz przejdźmy do zakładki Design, po to, żeby Uregulować sobie wielkość fontów. Bo ten domyślny font 35, jak widzimy, nam tak rozszerzył na wysokość całość tego nagłówka. Chcemy troszeczkę, żeby on był węższy. I tutaj możemy się pobawić tymi dwoma rozmiarami. Niektórzy tak lubią, żeby nazwa i ten opis, który jest pod spodem, były równej szerokości, więc można sobie tak pokombinować, żeby to się zgrało. A w zależności od tego, jak gdyby, co chcemy uwypuklić, czy chodzi nam o tą nazwę, czy właśnie podkreślić o czym jest ta strona, możemy sobie te proporcje tutaj dowolnie zmienić. Jak już wy mamy wybrany rozmiar fontów, publikujemy nasze zmiany i praktycznie ta część nagłówka jest już gotowa. W kolejnej części utworzymy sobie. Logo i wstawimy do naszej strony. Tak wygląda nasza strona na frontendzie. Ja sobie tutaj teraz w kolejnej zakładce otworzę stronę culors.com. To jest strona, na której wybraliśmy sobie, zdefiniowaliśmy sobie paletę kolorów. Było o tym mowa w jednym z poprzednich odcinków. I teraz ja sobie tutaj wchodzę na tą stronę po to, żeby skopiować ten nasz kolor główny, bo jego użyję do naszego logo. Kolor pod nasze logo mamy zapamiętany w schowku. Teraz idziemy na stronę logomaker.com i za jej pomocą utworzymy sobie proste logo. O tym, jak tworzyć proste logo, była mowa w poprzednim odcinku. A dzisiaj sobie po prostu technicznie to logo przygotujemy na tej właśnie stronie. A więc tak, zaczynamy od tworzenia nowego projektu. I do naszego logo wybieramy sobie jedną z ponad miliona grafik, które oferuje ta aplikacja. Tak jak zdecydowaliśmy w poprzednim odcinku. Jest to tutaj ta grafika. Klikamy. I teraz podmienimy. Możemy sobie to poprzesuwać, ale my po prostu sobie podmienimy kolor. Można wybrać go z palety kolorów. My sobie wklejamy ten nasz zapamiętany w schowku. Praktycznie to jest koniec naszej pracy. Teraz wystarczy to logo pobrać na dysk. W wersji darmowej możemy je pobrać w tak zwanym formacie PNG, ale zanim to zrobimy, musimy sobie to logo Przyciąć, żebyśmy nie musieli później otwierać gdzieś na dysku w jakichś programach graficznych. I tutaj na dole strony jest taka opcja, tak zwany krop. Po prostu klikamy, i w tym momencie program nam przycina to logo, zostawiając tylko ten obszar pokryty przez tą naszą grafikę. I teraz klikamy w tą dyskietkę, tutaj, i program nam przygotowuje taką wersję. SVG, wektorową, ale my na razie jej nie potrzebujemy. My sobie ściągniemy tylko taką prostą wersję w formie obrazka PNG i wystarczy kliknąć w ten link tutaj: Download Low Resolution File, i w tym momencie obrazek nam się pobiera na dysk, ale wyskakuje nam powiadomienie, że to jest wersja darmowa, więc trzeba w zamian wstawić link, Zwrotny tutaj do tej strony, do tej aplikacji Logomaker.com, strony, na której tej grafiki będziemy używać. I tutaj możemy sobie wejść w szczegóły i poczytać, na jakich zasadach właśnie udostępniamy te darmowe wersje pobranego logo. Wejdziemy sobie do sekcji, która nam mówi, jak korzystać z tego. W przypadku stron www, co nam wolno, co nie wolno. Generalnie zasada jest taka, że zostawiamy link i jeśli to jest, nie jest zastosowanie komercyjne, mamy zupełne prawo z tych grafik korzystać w pełni za darmo. W momencie, kiedy robimy taką stronę dla klienta i jemu się to logo spodoba, on zaakceptuje, no to wtedy możemy mu powiedzieć, że pobierzemy tę grafikę czy całą kompozycję logo. Już w tym formacie, w formacie SVG takim profesjonalnym, wektorowym, że będzie można na przykład na koszulkach czy w innych miejscach wyświetlać, ale wtedy to jest płatne. Taka najdroższa cena to kosztuje za logo 19 dolarów, a w momencie, kiedy sobie tam jakiś większy pakiet kupimy, wychodzi to jeszcze taniej. Obrazek logo pobrał nam się na dysk, tutaj możemy też jeszcze zmienić nazwę tego obrazka jak chcemy, na przykład webografia myślnik logo i wracamy już do naszej strony i sobie teraz ten obrazek logo zauploadujemy do naszego nagłówka. Czyli otwieramy znów sekcję dostosuj, idziemy do części, w której tworzymy nagłówek, jest to w motywie Astra Header Builder. Klikamy Site Title and Logo, i tutaj w tym miejscu możemy wstawić nasz obrazek Logo. Przesyłamy nasz obrazek do strony w WordPressie, podajemy tekst alternatywny, po prostu jest to Logo. Pomijamy przycinanie, bo chcemy widzieć całość. I to logo w takim formacie, w takiej wielkości, jaką ściągnęliśmy ze strony, nam się tu wyświetliło. I teraz tym suwakiem tutaj możemy sobie zmniejszyć do takiego rozmiaru, który nam pasuje tu na naszej stronie. Ja sobie tutaj, a można sobie też ręcznie wyregulować, ustawię 60 pikseli. Mamy logo, możemy opublikować nasze zmiany. Sprawdzić jak strona wygląda na frontendzie i teoretycznie nasz nagłówek jest gotowy. Na końcu pokażę tylko jak wstawić link do stopki, która będzie linkować zwrotnie do strony logomaker.com, dlatego że tak się zobowiązaliśmy pobierając darmową wersję tej grafiki. A więc szybciutko wracamy do sekcji dostosuj, i teraz idziemy do części, w której tworzymy stopkę strony. My na razie mamy taką uproszczoną stopkę. O tworzeniu profesjonalnej stopki będzie cały osobny odcinek, bo to jest bardzo ważna sprawa wbrew powzorom. A my sobie teraz tylko tutaj na razie, na przykład tutaj w tym elemencie copyright, gdzie tam mamy. Jakieś linki, właśnie, że to jest strona na motywie Astra. Po prostu dopiszemy sobie jeszcze jeden kolejny, że logo zostało utworzone na stronie logomaker.com i ten link musi być linkiem klikanym. Dlatego ramy sobie tutaj ten adres URL. I zaznaczamy ten fragment. Klikamy ikonkę odnośnika, wklejamy nasz adres i już mamy spełniony ten warunek, który co do zasad się zobowiązaliśmy pobierając darmowe logo. I tutaj, na podglądzie, widzimy, jak to będzie wyglądać w stopce na dole strony. Ja przy okazji, skoro tutaj jesteśmy, zmienię sobie jeszcze ten napis, że, ten, że ta strona jest na motywie Astra na napis po polsku ale tak na dobrą sprawę tego linku nie musimy tutaj dawać na temat motywu, możemy go usunąć. Opublikowujemy zmiany i teoretycznie nasz nagłówek i taka wstępna wersja stopki jest już, są już gotowe. To wszystko na dzisiaj, ja dziękuję za uwagę i zapraszam na mój blog o WordPressie Agnieszka Bury.